Witajcie, no trochę się zjajałem, bo właśnie oto tym stepperbike'iem poprzez pola i śnieg przedarłem się 5 km nad jezioro i muszę przyznać, że trochę się upodliłem, tym bardziej, że tym się jeździ ciężko, ciężej niż rowerem. Koła tu są strasznie grube, 3-calowe. Coś takiego jak u mnie w motorowerku z przodu, a nawet zdają się odrobinę grubsze. Te drewniane stepy mi pozamarzały, lód się na nich porobił, także musiałem tutaj na tych tyłach tylko dreptać i się trochę umęczyłem. Na kierownicy to nie są żadne szpony szatana, to są tylko moje rękawice z motorka pożyczone, które założyłem na końcówki. No ale dobra, chciałem zobaczyć, jak wygląda jezioro o tej porze roku. Ktoś tam jest, czy mi się zdaje, a nie, to tylko drabinka. No i że kiedyś już robiłem taki teścik, bo tam na wprost mamy wyspę, tylko że wtedy mi to jakoś strasznie nie wyszło. Zresztą dzisiaj też miałem zamiar zrobić filmik z użyciem cyfrówki, ale niestety zostawiłem u kumpla, zapomniałem zabrać. Także nagram telefonem, ale tym razem w trybie panoramicznym, dzięki któremu zdaje się obraz jest trochę czystszy, mniej zaśnieżony, zasmużony. Tyle, że jakby taki trochę bardziej pikselowaty. Teraz świecę Hike Lightem MT-09 na wyspę, ale że śnieg pada, także nawet to światło tam tak zbyt mocno się nie przebija. Oczywiście jest widoczne, wyspa jest oświetlona tam dalej. A zobaczymy Astroluxa, a później położę te wszystkie latarki na pomoście i zobaczymy, jak nam oświetli te około, powiedzmy, jeśli Hike Light ma 25 000, dwa Astroluxy 5000 K i 6500 K po 15 000, a wszędzie baterie mam na full naładowane, to powinniśmy mieć teoretycznie 55 000 lumenów, oczywiście szerokiego światła, które nam się zgubi w połowie po drodze. Lepszy efekt pod względem dystansu zrobiłyby na przykład 3 sofirny, gdzie te punkty widoczne tam na wyspie na tym dystansie byłyby dosyć duże i jaśniejsze, bo to są latarki szeroko świecące. No ale nie zaszkodzi zrobić takiego testu. Aha, jeszcze na turbo nie dałem. No, zdaje się, że Astrolux dzięki temu trochę węższemu światłu od Hike Lighta trochę lepiej nam tą wyspę oświetla, bo to światło się lepiej skupia na tym. Mimo że ta latarka ma mniej lumenów, ale Hike Light ma szersze światło. No ale na tą odległość to i nawet ten Astrolux oświetla nam praktycznie całą wyspę. Także może na chwilę skaszę, najpierw je sobie wycentruję na bezpośrednio na wyspę, a potem włączę wszystkie 3 naraz. Dobra, ta świeci. Teraz drugiego Astroluxa wydobędę z kieszeni. Ta też świeci prosto, jeszcze na turbo się upewnię. Dobra, elegancja. I Hike Lighta sobie ułożymy i odpalimy wszystkie 3. I zjeżdżamy z powrotem do domu, bo już jest prawie 6 rano, a ja dzisiaj mam na nockę do pracy, także trzeba iść odsypiać. I tak, Hike Light. Nie, Hike Light też bardzo dobrze tą wyspę oświetla. Chociaż na tym dystansie zdaje się, jakby on nawet troszkę węziej świecił, bo on ma bardziej skupiony taki ostry środek i on jest najlepiej widoczny. A te boki oświetlające całą wyspę,
są już trochę słabsze. O, i świecimy. Wyspa oświetlona jak w dzień. Dobra, gaszę, bo tam ktoś chyba jest. Słyszę jakieś odgłosy. Gaszę to, chowam latarki i uciekam do domu. No to trzymajcie się. Do następnego.